Nasze barierki, które mamy z odcysku, zabieram się za demontaż. Tutaj jest bardzo dużo śrub powbijanych. My chcemy wykorzystać właściwie tylko te górne części, czyli poręcz, więc nie będziemy się tym przejmować, że tam się coś poniszczy. Natomiast te wszystkie tralki idą do wyrzucenia z tego względu, że nie są w naszym kącie schodów. No, także ja to wszystko rozmontowuję. Przetnę to po prostu piłą, z tego względu, że nie da się tego rozkręcić, bo jest to wszystko tutaj zalane klejem. Jest to bardzo mocno zrobione, także te tralki w ogóle się nie ruszają, mają tutaj po dwie śruby i nie jestem w stanie ich po prostu tak powykręcać, żeby je zachować do czegoś. Mamy inny pomysł na barierkę schodową, ale nawet w pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy nie olać sprawy barierek, ale sprawdziliśmy, że ta poręcz kosztuje gdzieś około 400 zł, a 400 zł mieć, a nie mieć, lepiej mieć, no nie? Więc spróbujemy je odzyskać. Wiadomo, że one jeszcze będą szlifowane i malowane na nowo w naszym kolorze, którego potrzebujemy tutaj w domu. A ja aktualnie przygotowuję tort dla Mikołaja. Mam super pomysł na tort, więc wam pokażę. Dzisiaj w ogóle masa pracy przed nami, bo i te barierki, i ten tort, i chcę tutaj ogarnąć. I jeszcze mam przetwory do zrobienia i e-book do skończenia tam paru stron. Także bardzo, bardzo dużo życzę, ale mam nadzieję, że podołam. Ten przepis na tort również znajdzie się w e-booku, bo chciałam, żeby on był taki bardziej jesienny. Będzie on czekoladowo-malinowy. Maliny to taki owoc jesieni mimo wszystko, szczególnie te maliny późne, no to wtedy obfituje właśnie każdy krzak w maliny i łatwiej je dostać, też cena jest niższa. Będą takie słodkości. Zabieram się za robotę. Biszkopt zrobiony, teraz czekam aż ochudnie i będę wypełniała go masami. Już mam tutaj przygotowane rzeczy, będą dwie masy, tak jak mówiłam wcześniej, czekoladowa i malinowa. Zastanawiam się nad czekoladową i borówkową, albo borówkową i malinową. Takie wariacje. Ja dzisiaj calutki dzień w kuchni, ale tort już mam. Teraz będę go obtaczała kremem i posypywała taką posypką. Na niego przepis będzie w e-booku, który się za niedługo pojawi, i książce, ale na razie nic wam nie mówię. Natomiast będzie to tort lub ciasto, w zależności jak będziecie chcieli to sobie tutaj zrobić. Leśne. Tak, nadzienia są leśne. Słuchajcie, w tamtym roku kupiłam sobie specjalnie taką paćkę do robienia tortów, do, wiecie, takiego ładnego okładania ich. Ni cholery, nie mam bladego pojęcia, gdzie ją wcisnęłam. No nie mogę jej znaleźć. Po prostu za nic. Już przeszukałam wszystko, jakbym, nie wiem, zapadła się pod ziemię, także wracam do korzeni. The sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see it. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless. With no direction. Czy to wygląda, jakby był posypany ziemią? Chyba tak. Mi to wygląda, jakby był posypany ziemią. Mamy dzień drugi. Wczoraj już było późno, baterie mi się rozładowały, w ogóle przyszła do nas burza wszechczasów. Ja jeszcze w życiu, jak żyję, to 30 lat niecałe, nie widziałam takiej ilości błyskawic. Po prostu tutaj w domu było jasno, aż wyszliśmy na pole, ja to musiałam nagrać, zresztą zobaczycie sami. Thank you.
Widziałeś kiedyś taką burzę? Nie, w życiu nie widziałem takiej burzy. Też dla mnie to było szalone, że z taką częstotliwością uderzało, no nie? No, ale to wiecie, daleko. Na szczęście epicentrum nie było nad nami, bo ktoś, kto był w tym epicentrum, to ja mu mega współczuję. Myśmy sobie stali i z telefonami nagrywali, o jak fajnie, o jak fajnie. Pociąg, o jak się błysło, nie? A tam ktoś to musiał mieć niezłą ten. Także jestem ciekawa, u kogo ta burza ostatecznie była. Natomiast dzisiaj wracam do tortu, ponieważ już odwilgł, więc mogę go skończyć, ale to dopiero będę robiła, gdy Mikołaj pójdzie spać, żeby nie zobaczył dźwiga, który w tym torcie ma być. A na razie biorę się za robienie obiadu i jak wiedziałam, wczoraj tak samo było, że nie miałam dzisiaj ani wczoraj czasu na robienie obiadu. I ja rzadko generalnie wybieram takie gotowe sposoby, gotowe dania. Mam kilka swoich ulubionych, w tym jedno, które pokazywaliśmy Wam już chyba rok temu. Pojawiło się w oczekiwania kontra rzeczywistość i były to pierogi u Jędrusia. Zdały egzamin piorunująco. Tak w temacie, nie? Możecie spokojnie, słuchajcie, taki mój tip. Możecie spokojnie sobie wziąć, nagotować tych pierogów na jakąś imprezę i powiedzieć, że to Wasze. Tak, nikt się nie kapnie. Nikt się nie kapnie. Nikt się nie kapnie. Bo są jak po prostu ręcznie, domowo robione, naprawdę. I tutaj mamy taką inną alternatywę. Są to takie pierogi w parze, w dwupaku. Gdy totalnie nie wiecie, na które się zdecydować, bo mamy w sumie ochotę na serem i na serem i jagodami, ale do końca nie wiemy, to się nie musimy zastanawiać, ponieważ możemy jeść jednocześnie z serem i z jagodami. Super, że są podzielone. Natomiast one są naprawdę pyszne, są tak pyszne, że człowiek się cieszy, gdy je je, po prostu, bo cieszą smakiem normalnie. Zresztą Mikołaj jest świetnym testerem tego typu rzeczy, bo jak jemu smakuje, to wiadomo, że będzie smakować absolutnie każdemu. I sobie przygotuję właśnie te pierogi jako dzisiejszy obiad. Tutaj nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic, co budzi nasze, jak to się mówi? Wątpliwości? Yes. One też nie mają jakichś długich dat przydatności. Co automatycznie przekłada się, że produkt nie jest zaopatrzony w różne rzeczy. To co gotujemy, nie? A które robimy? Robimy też te z mięsem? Ja bym zrobił wszystkich po trochu, no nie? Taką mieszankę, żeby tak. Było to pysznie. Spróbuję zrobić tak z cebulką, tak jak tu i podamy w identyczny sposób jak na opakowaniu. Zrobimy sobie takie szybkie oczekiwania kontra rzeczywistość, czy będą wyglądały tak jak tutaj. I tutaj mamy na opakowaniu napisane, jak je przygotować. Możemy je zrobić na patelni, możemy zrobić je w wodzie. Ja te na słodko zrobię w wodzie, poleję masełkiem borówki, mięta i tak dalej. Natomiast te przysmażymy na patelni, te z mięsem. Trochę będą inaczej, ale my lubimy smażone pierogi, także zawsze jak gotuję, to potem i tak podsmażam na patelni. Ale jestem ciekawa, jakie Wy pierogi lubicie najbardziej. Mięsem, ruskie, kapustą i grzybami, z serem, z jagodami. Napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawa, czy nasze typy, moje ulubione? Ze mięsem. Ja też z mięsem i pierogi z kapustą i z grzybami. Ale kocham również z jagodami. Dobra, gotuję, bo nie ma czasu. Mikołaj ma iść spać, ma coś zjeść przed tym spaniem, a ja muszę mieć czas, żeby ogarnąć ten tort i Wam go pokazać, bo dzisiaj chcę go zamknąć i chcę go zjeść. Idziemy po borówki. Mamy ten plus, że mamy borówki w ogrodzie, a najlepiej smakują z krzaka i jeszcze wtedy, gdy są takie ciepłe. I to samo jest z pomidorami, z malinami, no nie? Mm-hmm. Że to jest ten. Także idziemy, bo wczoraj nie zdążyłam dozbierać. Nazbierałam jeden taki pojemniczek, ale jeszcze tego tam mam dużo. Mam nadzieję, że deszcz ich po prostu nie obił, bo one już były takie mega dojrzałe. Także idziemy pozbierać, ja je też na bieżąco mrożę, ale takie świeże do tych pierogów będą idealne. Heart over head. And I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I, when you were mine. See your eyes in every stranger. Będą pierożki, kochanie, musimy tak. Tylko je ugotować, wiesz? Będziemy robić, a mam. A jakie byś chciał? Tata, mama. Tak, wszyscy mama będziemy gotuje, jeść. Tak. Och, tak jest. W parę. Tak.
widelczykiem sam. Widelczykiem. No. O! Borówka też chcesz? To mogę cię ciągnąć. Ciach, ciekawe jakie są. Hmm? Dobre? O, jakie dobre. Cześć. Spróbuj z tą miętą. Też byś miał cukier. O! Mówisz, że z serem dobra? Całe bierz. Całego. A nie oparzę się? Cześć, ta mięta to jest strasznie dobry pomysł. Bardzo dobry. Smakuje ci? Przyniosę ten. Ogólnie ciasto jest bardzo dobre. Pyszne ciasto jest, no. Nie no, ale naprawdę robię dobrą robotę z tym. Pycha. Możesz powiedzieć pycha? Pycha, pięknie. Dobre? Pycha? To powiedz pycha. Pięknie. To już znajdzie z mięsem. No właśnie mam mięsem. Masz, o Jezus. Z mięsem to jest sztos. A ten jaki? To jest z mięsem, kochanie, tak? A Mikołka mi powiedzieć krem. To jest krem. Pięknie! Nie umiem powiedzieć kremik. Kremik? Widzisz, kremik. A powiesz pierogi? Równie dobra jak pizza. Czy ty zjedziesz talerz? Tak. To co? Drówko? Tatar? Dobrze. Pokroić? Ty. Powiedz poproszę. Nic nie mam poza talerzem. No. Już pojedzone? Co teraz będziemy robić? To jest taki nagły. O! Opa! Co teraz będziemy robić? A! Mój ziu? Think I'm tired of being broken. Thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall. And I guess I want it to be easy, but it's never ever easy. Powiem wam, że po takim obiedzie posprzątane równie szybko jak ugotowane. Także to jest też cudowne. Nie trzeba tego wszystkiego robić i tak dalej. Teraz czekamy, aż Mikołaj pójdzie spać i robimy tort. Bo po południu mają być goście, więc mam nadzieję, że się wyrobimy. I to jest garaż jakby, ale fajna ta opona. Śmieszne. Ten garaż trzeba czymś podeprzeć tu i widzisz, tu mamy już plac budowy. Oj. Okej. Ojej, on jest strasznie duży ten dźwig. A nie, to już jest żura. No, to już będzie git chyba, no nie? No, chyba nawet w lodówce się. A torta byś mogła też tu. No, najlepszy by był. Nie wiem. Znaczy, jest nie wiem, czy pokazałem, ale tu mógłby być tort, a tam będzie dźwig. Super pomysł w ogóle, tylko nie wiem, czy go wsadzę. To też jest potem, wiesz, zabawka, nie? Mhm. Kolejne auto. I ja. Także cała po prostu ten, nie wiem, czy jest koparka. A to co to jest? Do przesypywania. Dobra, a jakaś instrukcja obsługi? Może to? Tutaj masz, jak to jest poskładane. To kładź i pomóż mi. Thank you.
I o to ci chodziło z tym tortem. Tak. On miał wisieć tutaj dwójkę, ale on chce dmuchać świeczki teraz, no nie? Ale fajny. Cóż by się jebał za dużo? No, coś, ale tu? Nie, to mówię, ogólnie będzie jebał za dużo, żeby jeszcze dokładać to, nie wiem. Chociaż, jakby tak spasowało idealnie z tym, podkręć to. Z tortem. Do góry, do góry. O. Ale czad! Tu właściwie mogłaś, masz jeszcze tego ciasta? Nie mogę zrobić. Wiesz, żeby wsypać, no to malinka też może być, ale tu by było spoko mieć ten. Ziemię taką, no. Ale to mogę zrobić, no to jest fajniejsze. Ale zarąbiste. No, całkiem fajnie. Super to wygląda. A to wygląda jak kamienie trochę, wiesz, te borówki. Super to wygląda ogólnie, zarąbiste. Ciekaw jest, jaką Mikołaj będzie miał minę. No. Ale do lodówki tego nie wsadzisz. Nie ma szans. A czy mogłabyś tylko dźwig tylko wyciągnąć, no nie? Tak. Kamienią z borówek będzie się trzymał chyba. A, tam budujesz taką ścianę? Mhm. No, po coś te borówki tu są, nie? Ej, wygląda jakby się sypały. Zajebiście to zrobiłaś. Tort na dwa latka wygląda właśnie tak.